człowieka trzyma przy życiu duch. I jeśli ten duch słabnie, to ciało też słabnie. Taki gest, nawet w postaci jakiejś jednej czekolady, czy słowa, czy kartki, może uratować komuś życie. Tak jak uśmiech może uratować komuś życie. Skupiliśmy się na niesieniu pomocy wszystkim obywatelom Ukrainy. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że naszymi naturalnymi odbiorcami pomocy w normalnych czasach byli głównie Polacy na zachodniej Ukrainie, to nie możemy zapomnieć też o nich. O tych wszystkich, którzy postanowili pozostać w Lwowie. Część z nich niesie pomoc napływającej fali uchodźców na zachodniej Ukrainie. Natomiast część z nich w wieku ponad 80 lat dobrze pamięta czasy II wojny światowej. Postanowili, że skoro przeżyli tamte czasy ciężkiej wojny, to poradzą sobie też i teraz w czasie trwającej wojny na Ukrainie. Wdzięczam się też w jakiś sposób losowi, który kiedyś ja byłam taką odbiorczynią takich paczek i wiem, co to dla nas znaczyło i wiem, jaką radość to nam sprawiało. Jest to szczególny czas, szczególna edycja i dlatego jest szczególne zaangażowanie naszych wolontariuszy, pomocników i osób biorących udział w właśnie w naszej fundacji. Wśród wolontariuszy mamy przekrój, można powiedzieć, wszystkich zawodów i wieku. Najmłodszy wolontariusz ma poniżej 10 lat, najstarszy po 60. Także wszelkie zawody, wszelkie profesje, wszyscy się angażują w tych dniach, włączeni są w akcję Serce dla Rodaka. Nasze zaangażowanie jest niczym, bo poświęcamy jedynie 2-3 godziny, a dla naszych rodaków jest to bardzo znacząca pomoc i znaczące wsparcie, bo otrzymują konkretne produkty, na które na pewno liczą. Przekazujemy pani paczkę od Fundacji Dziedzictwo Kresowe z życzeniami błogosławionych i bezpiecznych świąt. Dziękuję bardzo, za wszystko dziękuję i będę się modlić za tych ludzi, którzy mnie przysyłają. Chciałbym również tutaj z naszego pięknego miasta Lwowa życzyć nie tylko naszym wiernym Kościoła rzymskokatolickiego, ale wszystkim naszym rodakom w Polsce i na świecie, by Chrystus zmartwychwstały napełniał ich serca miłością, otuchą, nadzieją, by wynagradzał im za tę wielką solidarność, której tutaj doświadczamy, którą żeśmy tutaj otrzymali już od początku tej trwającej, tragicznej wojny. To, że ktoś podczas świąt zasiądzie do stołu i będzie mógł osłodzić herbatę cukrem, zjeść kawałek placka, który upiecze z mąki, czy ugotować zupę i przetrwa te święta, może się okazać przeważające temu, że on przeżyje. Jest ta nadzieja, że tak jak jest zmartwychwstanie, to i to serce w nim również zmartwychwstanie i taki człowiek przeżyje, zwłaszcza samotny.